Hejka, z tej strony Ami Planet, a w tym odcinku zaprezentuję Wam drugi tom Wojowników pod tytułem Ogień i Lód oraz trzecią część Wojowników, czyli Las Tajemnic. A więc zacznę od opisu drugiej części. Jeśli chodzi o okładkę drugiej części, to praktycznie się niczym nie różni od pierwszej części okładką. Ale jeśli chodzi o całą historię zawartą w całej książce, to na pewno jest więcej tych wszystkich przygód. Oraz więcej się dzieje po prostu wszystkiego. Jeśli chodzi o tył okładki, to też jest również informacja, że treść odpowiednia również dla młodszych czytelników. No i tylko się jeszcze tutaj różni ten tył, o to chodzi, że ten opis książki, no bo wiadomo, że jeśli ta książka się czymś różni od poprzedniej, no to też ma tutaj inny z tyłu opis. Oczywiście standardowo w środku książki też są wypisane klany z postaciami zawartymi w książce. Czyli wiadomo, przywódczyni, zastępca, uzdrowicielka, wojownicy, uczniowie, królowe oraz starsi. Mapa też jest, która też była w pierwszej części książki. No i od razu dopowiem, że w trzeciej części też jest taka, moim zdaniem chyba w każdej części będzie taka mapka. Jeśli na przykład ktoś na przykład nie miał jeszcze pierwszej części. No ale ja tylko taki przykład daję. Prolog oczywiście też jest. No i może Wam tak zostawię trochę. Tutaj ten prolog, co sobie go przeczytacie. Dobrze, a więc teraz możecie sobie dać pauzę, żeby sobie przeczytać. Ok, kolejna strona. No i chyba to już tutaj ostatnie strony. No i od kolejnej strony jest rozdział pierwszy. Strona oczywiście też jest również ponad 300. Dokładniej to 387 stron. No jeszcze tutaj licząc tą tylną stronę. No dobra, więc w takim razie zajmiemy się trzecią częścią książki. Czyli Lasem Tajemnic. Moim zdaniem ta część Wojowników jest o wiele ciekawsza od poprzedniej oraz że jest w ogóle najciekawsza ze całej serii, ponieważ wszystkie sprawy, które były zawarte w dwóch poprzednich częściach, zostały wyjaśnione. Zauważyłam również, że opisy tych wszystkich klanów się troszeczkę zmieniły. Ponieważ tutaj na przykład jest w nawiasie, że kto to na przykład jest medyk albo medyczka, no to tutaj pisze kocur lub kotka, którzy posiedli zdolność leczenia. Tutaj też wojownicy, koty i kotki bez młodych. O mapie już raczej nie muszę wspominać. No i w tej trzeciej części też jest tutaj taka mała wiadomość od wydawcy. W związku z tutaj z tłumaczeniem i w ogóle. No i tak jak zawsze również jest prolog. Oczywiście też Wam go zostawię do przeczytania. Kolejna strona. No i dwie ostatnie. A więc jeśli chodzi o okładkę tej książki, a poprzedniej, no to widać, jak
właśnie co na niej jest. Widać, że jest na niej tutaj szary kot z rubinowymi oczami. No i taki mały obrazek. Widać dwa walczące koty, jednego rudego, no i jednego takiego brązowego. Jeśli chodzi o opinię tych dwóch książek, no to przyznam, że są naprawdę bardzo fajne. Nadają się dla tych, tak jak już mówiłam chyba w poprzednim odcinku, dla tych, którzy lubią koty, no ale też dla tych, którzy lubią takie książki przygodowe. Jeśli chodzi o porównanie tych dwóch części, to owszem, Ogień i Lód jest o wiele ciekawsze od tej pierwszej części, ale moim zdaniem Las Tajemnic, czyli trzecia część Wojowników, jest chyba najciekawsza z tych wszystkich. Bo tutaj większość tych wszystkich spraw zostało rozwiązane, na przykład sprawa z tygrysim pazurem, o której była już mowa w drugiej części oraz tej pierwszej. No i jeszcze w tej trzeciej części są rozwiązane te inne wszystkie sprawy. Dochodzą również nowe, też są wszystkie rozwiązane. No i zdradzę tym, którzy jeszcze nie czytali tej książki, a właściwie obu tych, właściwie książki Las Tajemnic, że niestety koniec jest troszeczkę smutny. Moim zdaniem. Tak więc uważam, że tak jak już mówiłam, że te książki są naprawdę superowe. Są o wiele lepsze od pierwszej części Wojowniczych Kotów. Więc moim zdaniem to byłby już koniec odcinka. No i jeszcze jest ktoś, kto by chciałby się z Wami pożegnać. Mój kot Ami? No. Teraz jest zaspany. No więc, tak jak już mówiłam, obie książki są warte zakupu. No więc my się widzimy na następnym odcinku. Pa!